Impreza ma na celu propagowanie na pewno bezpieczeństwa w ruchu drogowym, doskonalenie techniki jazdy. Będę pokazywał naszym wspaniałym paniom, jak prowadzić auto, jak się pozbyć złych nawyków, jak nabrać dobrych nawyków za kierownicą i przede wszystkim zwrócić uwagę na błędy, które popełniają w samej technice jazdy. Jakimi kierowcami są panie? Na pewno panie są bardziej ostrożne od mężczyzn, jeżdżą bardziej zachowawczo, z większą wyobraźnią, może dlatego, że z natury są delikatniejsze. Bezpieczeństwo na drodze to ważny temat. Jestem kierowcą od 90 roku, więc prawo jazdy mam już dosyć długo, ale doskonalenie własnych umiejętności to na pewno jest dobry czas na to, żeby to przeprowadzić i nigdy nie jest tych umiejętności za dużo. Więc każda możliwość wzięcia udziału w takiej akcji, gdzie można się przejechać z fachowcami, zmienić swoje nawyki, jest dobra i pożyteczna. Chciałbym zobaczyć, jaką ma pani pozycję za kierownicą, aby móc stwierdzić, czy jest poprawna. Proszę położyć tutaj na pani dłoń. Tak. Jest to bardzo prawidłowa pozycja, ponieważ ręka nie jest w pełni wyprostowana. Musimy uniknąć tego, żeby się wspinać na kierownicę. Plecy powinny być oparte, żeby kierownicą pracowały tylko ręce, nie całe ciało. Niepotrzebnie tracimy energię na to, zużywamy siłę, która może nam się przydać zupełnie do czegoś innego. Jeszcze bym poprosił, żeby pani wcisnęła pedał sprzęgła do końca. Jest to też bardzo ważne, żeby dolna część uda nie pracowała nam na fotel, bo wtedy nie naciskamy sprzęgła, tylko gnieciemy i fotel. A nogi powinny operować tylko pedała, a nie gnieść dodatkowo fotel. W tym przypadku widzę, że też jest ok. I myślę, że możemy zrobić sobie parę kółek, żeby ocenić, jakim kierowcą jest pani. Czuli pan się dobrze o mnie, tak? Tak. Jak najbardziej pozytywne. Tor jednak nie był taki prosty, jak nam się wydawało. Prędkość też była dosyć duża. Jazda ciekawa, bardzo ciekawa. Wygląda to znacznie inaczej niż na zwykłych drogach, po których się poruszamy. Także całkiem nowe, fajne doświadczenie. No, wiele takich uwag praktycznych co do jazdy, na które tak normalnie no, nie zwracałam uwagi, tak jak chociażby te ruchy na kierownicy, że ich za dużo. No i to wchodzenie na gazie, no niby gdzieś tam człowiek tak teoretycznie to o tym wie, że samochód jest bardziej sterowny na gazie, na zakręcie, a jednak to sprzęgło jakoś tak nigdy człowiek nie myśli o tym tak konkretnie, jak jeździ, bo to już pewne rzeczy są w odruchach. Będę sobie rady pana Mariusza jednak tak przypominała. No bo rzeczywiście jakoś chyba za dużo tego sprzęgła było. Generalnie zadowolona jestem tutaj z tego wjazdu do garażu, w tym sprzęcie ciekawym takim. Także no super, super. Całe życie się uczymy i to nieważne, że ja tyle lat jeżdżę samochodem, bo się okazuje, że jednak można na coś u mnie jeszcze zwrócić uwagę.